tytuł kursu, przepisy, elementy prawa cywilnego i prawa pracy. Moduł Wprowadzenie do prawa cywilnego, część ogólna prawa cywilnego. Temat ubezwłasnowolnienie. Ubezwłasnowolnienie służy osobom, które nie potrafią samodzielnie zatroszczyć się o swoje sprawy i dbać o własne dobro. Przede wszystkim dotyczy osób niepełnosprawnych intelektualnie w różnym stopniu, ale także tych, u których zaburzenia psychiczne związane są z nadużywaniem alkoholu czy braniem narkotyków. Koniecznie należy wiedzieć, że podstawą do ubezwłasnowolnienia może być jedynie dobro osoby, której proces ma dotyczyć. W żadnym wypadku nie mogą to być np. korzyści osobiste czy finansowe. Zdolność do czynności prawnych to możność nabywania praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego, własnym działaniem i we własnym imieniu. Oznacza to, że osoba mająca zdolność do czynności prawnych może swym własnym działaniem nabywać i tracić prawa oraz zaciągnąć zobowiązania. Przyjmuje się, że osoba fizyczna może korzystać z pełnej, nieograniczonej zdolności do czynności prawnych, mieć ograniczoną zdolność do czynności prawnych, być całkowicie pozbawiona zdolności do czynności prawnych. Pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna może utracić tylko w wyniku ubezwłasnowolnienia całkowitego. Według polskiego prawa może ono zostać orzeczone w stosunku do osoby pełnoletniej, jak i nie mającej ukończonych lat 18, ale mającej ukończonych lat 13. Artykuł 13, paragraf 1 Kodeksu Cywilnego określa, że do ubezwłasnowolnienia całkowitego osoby w wieku powyżej lat 13 może dojść tylko wtedy, gdy są spełnione w chwili orzekania o ubezwłasnowolnieniu dwie przesłanki, a mianowicie osoba, której dotyczy postępowanie, jest chora psychicznie, niedorozwinięta umysłowo lub też dotknięta innego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, w szczególności pijaństwem lub narkomanią. Wskutek choroby nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Trzeba pamiętać, że żadna inna ułomność osoby, niezależnie od tego, co jest jej przyczyną, nie daje podstaw do ubezwłasnowolnienia. Sąd okręgowy po uprawomocnieniu się orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu całkowitym przysyła odpis postanowienia do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego właściwego dla miejsca zamieszkania uczestnika postępowania osoby ubezwłasnowolnionej. Sąd opiekuńczy ustanawia dla niej przedstawiciela ustawowego opiekuna. Dokonuje on w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej czynności prawnych. Co istotne, czynności prawne dokonane przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, są nieważne. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba niezdolna do czynności prawnych zawarła umowę należącą do powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, na przykład drobne zakupy. Wszelkich innych czynności prawnych dokonuje w imieniu osoby opiekun prawny. Niektórych czynności przedstawiciel ustawowy nie może jednak dokonać. Są nimi na przykład sporządzenie i odwołanie testamentu, zawarcie małżeństwa. Jak wynika z informacji dostępnych na stronie Sądu Okręgowego w Częstochowie, stan psychiczny osoby mającej zostać ubezwłasnowolnioną częściowo jest z reguły lepszy. Dlatego też jest jej potrzebna jedynie pomoc do prowadzenia jej spraw. Dla osoby takiej opiekuńczy sąd rejonowy po zapoznaniu się z postanowieniem o ubezwłasnowolnieniu częściowym ustanawia przedstawiciela ustawowego, kuratora. Zgoda kuratora jest potrzebna do ważności czynności prawnych dokonanych przez osobę ubezwłasnowolnioną. Ważność zaś umowy, która została zawarta przez osobę ubezwłasnowolnioną częściowo, bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, zależy od potwierdzenia umowy przez tego przedstawiciela. Osoba ubezwłasnowolniona posiada swoje prawa. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego. Bez zgody przedstawiciela może rozporządzać swoim zarobkiem, chyba że sąd opiekuńczy z ważnych powodów postanowi inaczej. Bez zgody może nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Ważną informacją jest ta, iż orzeczenie ubezwłasnowolnienia nie może nastąpić na czas określony. Obowiązuje ono aż do jego uchylenia bądź też zmiany. Co ważne, sąd może w razie poprawy stanu psychicznego zmienić ubezwłasnowolnienie całkowite na częściowe, a w razie pogorszenia się tego stanu zmienić ubezwłasnowolnienie częściowe na całkowite. W sprawach o ubezwłasnowolnienie właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania osoby, której sprawa dotyczy,
a w przypadku braku miejsca zamieszkania sąd znajdujący się w miejscu jej pobytu. Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć jedynie krewny w linii prostej. Jednak krewni osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, nie mogą zgłaszać wniosku o wszczęcie postępowania, jeżeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego. Małżonek, przedstawiciel ustawowy. Osoby nienależące do kręgu osób uprawnionych do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie, a widzące potrzebę ubezwłasnowolnienia, np. dalszego krewnego lub obcej osoby potrzebującej pomocy, mogą złożyć jedynie wniosek do prokuratora o wszczęcie postępowania o ubezwłasnowolnienie. Wniosek o ubezwłasnowolnienie powinien zawierać zakres ubezwłasnowolnienia, częściowe lub całkowite, krótkie uzasadnienie przyczyny, dla których wniosek został złożony, stan cywilny osoby, która ma być ubezwłasnowolniona. Jeżeli uczestnik pozostaje w związku małżeńskim, należy podać jego imię, nazwisko i adres. Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem choroby, dowód dokonania opłaty stałej 40 zł, odpis aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego uczestnika postępowania, dla kobiet aktu małżeństwa, kserokopię dowodu osobistego uczestnika uczestniczki postępowania, odpis aktu cywilnego wskazujący stopień pokrewieństwa wnioskodawcy z uczestnikiem postępowania, wskazać stan cywilny uczestnika postępowania, wskazać kandydata na kuratora dla uczestnika postępowania na czas trwania procesu. Kuratorem nie może być wnioskodawca. Wskazane jest podanie numeru telefonu wnioskodawcy celem ułatwienia kontaktu z biegłym. Wniosek i wszystkie załączniki składane są w 4 egzemplarzach. Gdy uczestnik postępowania, osoba, która ma być ubezwłasnowolniona, jest stanu wolnego, w 5 egzemplarzach. Gdy uczestnik postępowania pozostaje w związku małżeńskim, a małżonek nie jest osobą składającą wniosek. Materiał został opracowany w ramach projektu Model Systemu Wdrażania i Upowszechniania Kształcenia na Odległość w Uczeniu się przez Całe Życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.